Dzień dobry Państwu. Doczekaliśmy się. Spotkanie z gwiazdami, jak Państwo się domyślacie, a może nawet wiecie, gwiazdy mają to do siebie, że lubią się spóźniać. No i spóźniła nam się ta jedna z tych największych gwiazd. Nie będę już mówił, która. Dla wyjaśnienia dodam, że lekko siwizną przyprószone włosy, dlatego postanowiliśmy mu po prostu wybaczyć. Proszę Państwa, to są wyjątkowe, absolutnie wyjątkowe targi motoryzacyjne. To jest nie tylko salon, który prezentuje wspaniałe samochody, ale to jest także salon, gdzie można się spotkać z tymi największymi ze świata motoryzacji, ze świata sportów motorowych. I jest mi ogromnie miło poinformować Państwa, że organizatorom tegorocznej 5. edycji Warsaw Motor Show udało się zgromadzić tutaj, no aż się chce powiedzieć, panteon tych sław, jeżeli chodzi o polskie sporty motorowe i jeżeli chodzi o motoryzację. Nie będziemy teraz z nimi rozmawiali, bo jak zapewne Państwo znacie program dzisiejszego dnia targów, jutrzejszego dnia targów, będziemy mieli tutaj liczne spotkania właśnie z gwiazdami tegorocznej edycji Warsaw Motor Show, już takie bardziej tête-à-tête, będzie okazja, aby sobie z nimi porozmawiać. Myślę, że będziecie Państwo również w tych rozmowach uczestniczyli, damy również Państwu szansę na zadawanie pytań, poruszanie tych tematów, które Państwa interesują. Ale teraz po prostu chcieliśmy przedstawić wszystkie te gwiazdy, z którymi dzisiaj i jutro będziemy się tutaj spotykali na scenie. Pierwsza z nich, nestor, proszę Państwa, polskiego dziennikarstwa, wychowawca, nauczyciel kilku pokoleń dziennikarzy, autor wielu programów motoryzacyjnych w telewizji, w radio, a więc człowiek, który jeździł chyba wszystkimi samochodami, jakie wyprodukowano na świecie, Włodzimierz Jętarski. Włodku, bardzo prosimy. Proszę Państwa, skoro już o nestorach mowa, no to nasze dobro narodowe, jak o nim mówią kibice, a więc mistrz Europy, mistrz Polski, tych tytułów co nie miara, ba, nadal aktywny zawodnik, chyba najlepszy polski pilot rajdowy w całej historii tego sportu w Polsce, czyli Maciej Wisławski. Proszę Państwa, tak dla przeciwwagi, Maciek, tak jak powiedziałem, nestor, jeżeli chodzi o sporty rajdowe w Polsce. Natomiast w tym roku, na początku września, koronowaliśmy najmłodszego w historii rajdowego mistrza Polski, którym jest Miko Marczyk! Są w świecie sportów motorowych wyjątkowi ludzie. Oni są wszyscy wyjątkowi, ale myślę, że ten zawodnik, którego za moment Państwo zobaczycie, no nie znajduje słów, nie znajduje tych przymiotników, aby określić, jak jest wyjątkowy. Jedyny profesjonalny kierowca na świecie. Za słowem profesjonalny kryje się oczywiście licencja sportowa. Jedyny profesjonalny kierowca na świecie, który prowadzi samochód stopą. A więc Bartosz Ostałowski! Wspominałem już o tym, że Miko Marczyk został na początku września najmłodszym mistrzem polskim w rajdach samochodowych w całej historii tej dyscypliny sportu w Polsce. Został 45. mistrzem i odebrał ten tytuł. No myślę, że troszeczkę się zasmucił poprzedni najmłodszy mistrz Polski, a z drugiej strony ucieszył, że ten tytuł poszedł też w godne ręce, ale jest dzisiaj z nami Wojtek Kuchała. Thank you.
Proszę Państwa, Włodek Ziętarski, tak jak wspominałem, to jest no, bezdyskusyjnie chyba najbardziej znany polski dziennikarz motoryzacyjny. Włodek to jest jeszcze to starsze pokolenie, nie obrazi się na mnie. Myślę, ja też, proszę Państwa, do tego pokolenia należę. Natomiast, jak Państwo wiecie, od kilku lat no, mamy prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o media. Ten nacisk przesunął się zdecydowanie. Media drukowane zaczynają nam powoli, tak jakby odchodzić już w przeszłość, chociaż zapewne jeszcze nigdy nie znikną. Telewizja, radio nadal odgrywają swoją rolę, ale oczywiście pierwszoplanową rolę odgrywa internet, odgrywają te nowe media. Ja nie używam tych określeń media społecznościowe, bo uważam, że to jest niedobre, nieładne określenie. I takim przedstawicielem nowych mediów jest Gigster. No i teraz aż się boję, bo mam wyjątkowo trudną rolę, aby zaprezentować kolejne dwie gwiazdy, bo jak się Państwo domyślacie, to będą kobiety. No nie pomylę się chyba, jeżeli powiem, że przed Państwem najszybsza Polka, a więc Gosia Artest! Nie wiem, czy nie obraziła się za to stwierdzenie na mnie następna wybitna przedstawicielka sportów motorowych, a więc dwukrotna mistrzyni Europy w driftingu w Lidze Kobiet i jedyna Europejka, która startuje w amerykańskiej lidze, czyli Karolina Pilarczyk. Chyba jest zadowolona, chyba udało mi się wykonać, proszę Państwa, moje zadania. Jest i Karolina. Proszę Państwa, no wszyscy są fantastyczni, wszyscy są znakomici. Jest wśród nas również kierowca, który no zdobył praktycznie wszystko, co można zdobyć, jeżeli chodzi o dyscypliny rajdowe. Karolinko, cieszę się ogromnie, że stanęłaś obok mnie. Proszę Państwa, wielokrotny rajdowy mistrz Polski. Mistrz Europy, zdobywca Pucharu Świata w rajdach terenowych, trzeci zawodnik Dakaru i nadal w znakomitej, fantastycznej, sportowej formie, co potwierdził tylko wygrywając w tym roku rundę Pucharu Świata w rajdach terenowych, a więc Ride by Apollem, czyli Krzysztof Kołowczyk! Proszę Państwa, to jest plejada naszych wspaniałych gwiazd. Ogromnie się cieszymy, patrząc na to wielkie zainteresowanie ze strony Państwa. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że będziemy się spotykali tutaj z nimi podczas już, tak jak mówiłem, tych spotkań tête-à-tête. My czekamy jeszcze na dwie wielkie gwiazdy. One jadą z lotniska. Myślę, że Państwo już się domyślacie, o kogo chodzi. I już możemy ich, jak się okazuje, zapowiedzieć, a więc jest z nami, nie wiem, czy najlepszy kierowca wyścigowy wśród testerów i kaskaderów, jeżeli chodzi o samochody, czy najlepszy tester, a więc nie kto inny, tylko Ben Collins, Sting przed Państwem. No jeżeli jest Ben Collins, jeżeli jest Sting, to nie może również zabraknąć Richarda Hammonda! Welcome guys, please join us here! Ben Collins, Richard Hammond! Proszę Państwa, a więc wszyscy dotarliśmy, są również z nami
Antek Ptak, jest również Tomek Bonar, którzy też będą uczestniczyli w tych prezentacjach. Ja myślę, że ze względu na taki bardzo napięty grafik, harmonogram, to jest oczywiście okazja, szansa dla fotoreporterów, aby zrobić to wspólne, pamiątkowe zdjęcie. No dla Państwa naturalnie to szansa, aby zobaczyć, z kim dzisiaj, z kim jutro będziemy się na tej scenie spotykali. Ja od razu poinformuję, że o 11.15 spotkanie z Krzysztofem Kołowczycem, Maćkiem Wisławskim, Wojtkiem Puchałą i Niko Marczykiem. O 12.00 naszym gościem moim będzie Karolina Pilarczyk. O 12.30 na scenie będziemy egzaminowali Ryczarda Hammonda. O 13.30 Krzysztofa Kołowczyca, a o 14.00 porozmawiamy sobie na spokojnie, filozoficznie z Wojtkiem Dziembarskim.